Wakacje za pasem, lato kalendarzowe w pełni. Zapewne wybrane zostały też trasy wakacyjnych wędrówek i skonkretyzowane urlopowe plany. Tymczasem najbliższy turnus, i to zupełnie za darmo, z pełną opieką medyczną i całodziennym wyżywieniem, zobowiązała się zorganizować wszystkim chętnym mieszkańcom Wojskowa Komenda Uzupełnień. To nie żart. Wojsko zapłaci zakwalifikowanym za ten turnus. Szczegóły udziału w turnusie przekazuje za naszym pośrednictwem major Dariusz Włodarski, rzecznik prasowy komendanta WKU. Od dnia 1 września do 23 grudnia będzie realizowane szkolenie wszystkich kandydatów, którzy zgłosili się na ochotnika do służby przygotowawczej. Będzie to szkolenie realizowane w ośrodkach szkolenia oraz w wybranych jednostkach wojskowych. Właśnie za pośrednictwem telewizji Świnoujście chcielibyśmy zainteresować tym rodzajem służby wojskowej wszystkie osoby chętne. Przypomnę, że jest to rodzaj służby skierowany do tych osób, które nigdy wcześniej nie odbywały żadnego szkolenia wojskowego i żadnej formy służby wojskowej. I mogą takie osoby zgłaszać się do naszej komendy, a bądź też osobiście, bądź też za pośrednictwem strony internetowej. Na tejże stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świnoujściu są dokładne informacje na temat służby przygotowawczej. Jest również do pobrania stosowny wniosek, który należy złożyć do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Adres strony internetowej, jak i też adres Wojskowej Komendy Uzupełnień oraz numer telefonu, pod którym można się dowiadywać szczegółów na temat tego przedsięwzięcia, widzą Państwo na ekranie swoich telewizorów. Panie majorze, ja jeszcze dopytam się, czy również liczycie na, w tym wypadku na kobiety? Czy one też powinny zajrzeć na tą stronę? Oczywiście. Jest to oferta skierowana zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. Z tym, że nie ma tutaj żadnego rozgraniczenia. Kobiety w trybie ochotniczym i panowie również w trybie ochotniczym, bo jak zapewne Państwo wiecie, od roku 2008 zasadnicza służba wojskowa została zawieszona i w tej chwili realizowane formy służby wojskowej odbywają się tylko i wyłącznie na zasadzie zgłoszenia ochotniczego. A wiek kandydatów? Nie ma tutaj jakiejś górnej granicy wiekowej, aczkolwiek wiadomo, że największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o powołanie do tego rodzaju służby, będą miały osoby najmłodsze, z tego to względu, że służba przygotowawcza jest jakby przepustką do zawodowej służby wojskowej, a tutaj, jeśli chodzi o żołnierzy zawodowych, to wiadomo, że mamy górną granicę wieku 50 lat, także wstępując do tej służby na samym początku, no dobrze, kiedy ten wiek jest odpowiednio niższy. Panie majorze, trzeci turnus służby przygotowawczej, turnus, czyli myślimy tutaj o czasach w Świnoujściu? Nie, tak to potocznie nazywamy, że tak powiem, w swoim tutaj języku wojskowym. Są to jakby okresy szkolenia podzielone na różne terminy. Terminy są określone w rozporządzeniu na temat służby przygotowawczej i jeden właśnie z tych okresów, tak zwany, nazwany przez nas turnusem, będzie się odbywał od początku września tego roku. Osoby zainteresowane tym rodzajem szkolenia wojskowego proszone są o zgłoszenie się już teraz do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Świnoujściu, ulica Piłsudskiego 24, pokój 5. Telefon 261 243 183, wewnętrzne 207. Dodatkowe informacje oraz wzór wniosku o powołanie do służby przygotowawczej można uzyskać na stronie WKU.